Annę Kalinowicz i Bartosz Leśko. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Wygrana. Czy od początku był taki plan, czy musiałeś troszeczkę go modyfikować, bo jednak klatka pokazała co innego? Plan był bardzo, bardzo blisko realizacji. Założenie było punktować, tak spokojnie pracować w stójce, nie wdawać się w bijatykę z Pawłem Brandysem i realizować krok po kroku, naruszać, trafiać, rozbijać i systematycznie pracować nad zdobyciem przewagi. Czyli plan został zrealizowany, rozumiem? Wiadomo, zawsze są drobne rzeczy do poprawy, nigdy myślę, że żaden zawodnik nie powie, o, wykonałem plan w 100%, jestem super, tak? Wiadomo, to jest stres, emocje, zawsze jest coś do poprawy, zawsze można dołożyć cegiełkę, no ale to jest w tym piękne, żeby się rozwijać i zawsze coś poprawiać, dążyć do doskonałości. Połowa drugiej rundy, chyba troszeczkę tam już zaczęło brakować tego tlenu, ale wybrnęłeś z tego i kontynuowałeś swój game plan. Tak, były takie ciężkie momenty, gdzie tam Paweł swoim charakterem wielkim poszedł po prostu w szarże, w wymiany ze mną. No i parę razy mnie naruszył, no tam wiadomo, trochę przyjąłem, gdzieś tam mnie zaćmiło, ale gdzieś moja podświadomość, wola zwycięstwa i plan wyryty miesiącami, gdzieś tam odruchy zadecydowały i wybrnąłem z tego. To zwycięstwo, co daje, jeżeli chodzi o twoją dalszą karierę? Na ile masz podpisany kontrakt z Federacją FEN? Kontrakt z Federacją FEN właśnie mi się skończył, ale mam nadzieję, że włodarze przedłużą ze mną ten kontrakt. W sumie już przed tą walką była rozmowa, że przedłużymy kontrakt, ale jakoś to ucichło. Ja też się jakoś mega nie chciałem upominać, wolałem poczekać, aż skończy się ta walka, żeby powiedzmy mieć dodatkową motywację, tak? Żeby przedłużyć ten kontrakt. Teraz na pewno uczynią to z chęcią. Mam taką nadzieję, myślę, że no nie mogą mi nic zarzucić, ani słabego poziomu sportowego, ani braku medialności. Staram się promować FEN, tam działać, no i tak jak było widać, kibiców, cała watacha ze mną przyjechała, o czym sam prezes Paweł już jak powiedział na konferencji prasowej, więc no mam nadzieję, że kontrakt będzie przedłużony, będziemy działać razem, oni też będą mnie promować, jako jestem młody, może tam przyszło wielką gwiazdą FEN-u. A czy gdzieś jeszcze Ciebie ujrzymy, czy na razie tylko FEN tutaj zasilasz tą drużynę dość mocno? Znaczy po walce w maju wiedziałem, że bardzo chcę stoczyć kolejną walkę na FEN-ie, no ze względu, jest to druga federacja w Polsce, cały czas pnie się do przodu, no myślę, że tu są wielkie perspektywy i też no nie chcę odchodzić na jakieś mniejsze gale, no bo chodzi o to, żeby się rozwijać, piąć w górę, a nie gdzieś tam schodzić w dół, tak? Jeżeli by była sytuacja, że teraz włodarze nie zgodziliby się na walkę we Wrocławiu, no to byłbym zmuszony szukać gdzieś indziej tego pojedynku, no żeby jednak bić się, no ale na szczęście wszystko się udało i jestem tutaj, no i czekam na kolejne propozycje. Na pewno jak będzie edycja w Gdyni, na pewno będę brany pod uwagę. Mam nadzieję, że też wcześniej, że będziemy mocno działać tutaj, się pokazywać i walczyć. No to my Ci tego życzymy z całego serca. No i wszystkiego dobrego. Świetna walka. Dziękujemy za niesamowite emocje, których nam tutaj nie zabrakło, tak? Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Dziękuję.